jest taka oto kurteczka. Ona jest taka tutaj troszeczkę grubsza, rękawki ma z takiej ekoskórki matowej, ponieważ na zdjęciu, powiem Wam szczerze, że ta pani wydaje się jakby miała, jakby ta ekoskóra była trochę jednak błyszcząca. Cena tej kurtki to 12,88. Rozmiar mam L-kę, czy M-ka. To jest azjatycka oczywiście L-ka. Ja tutaj w biuście bym, znaczy dopięłabym się oczywiście w biuście, trochę by mi to spłaszczyło, ale ja i tak nigdy, powiem Wam szczerze, że wszystkie takie kurtki, jakie mam, to ja nigdy ich nie zapinam, lubię nosić je takie bardziej jako narzutki. Pewnie już widziałyście to nieraz, że właśnie w ten sposób noszę takie oto kurteczki. Ja jestem z tej rzeczy bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba, akurat fajnie teraz na lato. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest ten oto bezrękawnik. Powiem szczerze, że nigdy w życiu nie miałam bezrękawnika. Zawsze było mi jakoś, wiecie, to nie był taki najważniejszy zakup, ten zakup mógł poczekać i tak dalej, i tak dalej. I na tej stronie udało mi się właśnie znaleźć taki bezrękawnik w bardzo niewysokiej cenie, bo jego cena to tylko 8,84 i mój kolor to jest czarny, dostępny jest jeszcze ciemny czerwony i taki, tam jest napisane golden, ale to jest taki po prostu brązowawy. I muszę Wam powiedzieć, że na początku myślałam, że chciałam zamówić rozmiar L-kę, ale z czarnego była dostępna tylko XL-ka i stwierdziłam, dobra, zamówię większy, najwyżej sobie po prostu go zwężę, a naprawdę zależało mi na tym, żeby on był po prostu czarny, żeby pasował mi do wszystkiego. On ma tutaj taki z tyłu kapturek, zamek jest taki, że wiecie, że można się całego możecie się zapiąć razem z kapturem, ale słuchajcie, na mnie ten rozmiar XL jest dobry. Tym bardziej, że noszę go raczej na grube bluzy, bo teraz już go nawet, kiedy jest tak ciemno, to ciepło, to już właśnie w nim wychodzę, powiem Wam szczerze, i właśnie jak zakładam go na taką grubą bluzę, to jest dobry, bo jego się raczej tak właśnie nosi. Bardzo fajny, on ma tutaj takie kieszonki, tak wygląda. Szkoda, że nie ma tylko, ja lubię, jak tutaj mają jeszcze kamizelki, właśnie takie zameczki, no ale właśnie prezentuje się ta kamizelka. Kolejną właśnie rzeczą jest ta bluzeczka, którą miałam pod spodem. Ta bluzeczka z tą sobą. Widziałyście już podobną taką bluzeczkę z poprzedniego mojego takiego przeglądu ciuchów, gdzie właśnie je mierzę, tylko tam była na krótki rękaw i ona była bardzo tutaj na mnie krótka, praktycznie dotąd. Ta jest, jeżeli chodzi o długość, to jest idealna, bardzo dobra. Rękawy ma, trochę ma krótkie rękawy, takie, nie wiem, może to mają być takie 3/4 i ma trochę inny materiał. Tamta była wykonana z takiej bardzo fajnej, przyjemnej bawełny. Tutaj jest to bardziej taki materiał, widzicie, taki bardziej kocowy i wydaje mi się, że będzie się to rolowało, niestety. Fajnie jest tutaj obszyta taką lamówką i ta sowa i tak dalej, ta aplikacja jest bardzo fajna, tylko wydaje mi się, że ta sowa powinna być troszkę niżej, bo tak jakoś ona jest tak dziwnie umiejscowiona tutaj, jakby miała oczy bezpośrednio na piersiach i tutaj była, wiecie, reszta tutaj na brzuchu, to jeszcze fajnie by coś tutaj mogło zakryć i tak dalej. No ale to tylko taka moja sugestia. To jest, słuchajcie, one size. Cena to 5,78. Dostępna jest jeszcze w kolorze karym, taki watermelon, czyli taki, wiecie, różowawy i żółty. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest tak naprawdę prezent. Na mnie ta rzecz jest za duża. Ona jest w rozmiarze, ta kurtka jest w rozmiarze 38. Ona jest taka tutaj, wiecie, wywijana z takimi, z takim kołnierzem. Jest tutaj naprawdę na mnie bardzo luźna. Tu w ramionach też mi się zbiera rękawy, no to w ogóle już. Ale jest na mnie tak naprawdę za duża, tylko o rozmiar może o półtorej. I tak, tak, to jest taka kurtka, narzutka, to jest teraz coś takiego na wiosnę, bo to nie ma żadnego zapięcia, to się tylko tak, o wiecie, zarzuca, ale to się tak trzyma pod spodem, słuchajcie, ona jest tak bardzo ładnie wykonana z takiego fajnego, przyjemnego zamszu, jest to naprawdę w ogóle bardzo przyjemne, tutaj jest to takie sztuczne futerko, bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie wiem, wiecie co, czy mi takie rzeczy tak naprawdę z takimi napami tutaj pasują, czy to jeszcze bardziej nie powiększa mi optycznie tutaj biustu i jeszcze przez to bardziej nie wydaje się taka wielka. Nie wiem, może to dlatego, że ta kurtka jest na mnie za duża, mam takie wrażenie. I cena tej kurtki to było $20,31. Na długość ona jest z tyłu taka krótsza, a tu z przodu ma takie, widzicie, dłuższe boki. To można sobie oczywiście, nie wiem, dowolnie, można się całkowicie chyba zakryć, nie wiem,
jak kto uważa. Rzeczą, słuchajcie, jest taka spódnica, bardzo długa, bo jest za kolano, skórzana. Spójrzcie, jak ona się fajnie kręci, jak jakaś peleryna Batmana czy Matrixa. Fajnie, nie? Myślę, że możecie... no, widać tutaj... Staję na palcach, bo jestem mała. Ona jest teraz trochę wygnieciona przez to, że wiecie, po prostu była w paczce poskładana i tak właśnie się zgniotła. Tutaj ona ma taki stały pas, z tyłu jest to taka, wiecie, gumka dopasowująca się. Ona ma też zamek, ale przez to, że ma z tyłu tą gumkę, można ją, na przykład ja nakładam ją w ogóle bez rozpinania tego zamka. To jest, słuchajcie, one size. Jej cena to 7,55, dostępna jest w kolorze właśnie czarnym i czerwonym. Wydaje mi się, że jak za taką cenę to jest naprawdę bardzo fajna spódnica. Teraz takie, wiecie, długie spódnice wchodzą naprawdę w modę. Także polecam bardzo serdecznie. Ostatnią, słuchajcie, rzeczą jest strój kąpielowy. Tak on się prezentuje. To jest góra, a dół to są takie, wiecie, wysokie gacie. Teraz wiem, że takie stroje są modne, zakrywają co nieco. Tak się prezentuje cały strój. No oczywiście nie pokażę go Wam na sobie. Ja zawsze biorę stroje największe XL. No i ten biustonosz, muszę Wam powiedzieć, że i tak jest na mnie znowu za mały. Nie jest jakoś bardzo, bardzo za mały, ale no trochę jest jednak za mały, nie zakrywa aż tak, wiecie. Zresztą możecie sobie zobaczyć taki obraz. Tutaj bardziej powinien, wydaje mi się, powinnam mieć to zakryte. No nie wiem jeszcze, co z nim zrobię, czy go komuś oddam, czy może poczekam, aż co nieco mi zmaleje, bo jest naprawdę ogólnie bardzo fajny. Fajnie się prezentuje coś takiego, bo ja go mierzyłam, to powiem Wam szczerze, że fajnie się prezentują teraz takie stroje, mi się to bardzo podoba. W stroju to 9 dolarów i 1 cent, no i mój rozmiar to jest rozmiar XL. I to tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że może coś z tego Wam się spodobało. Muszę Wam powiedzieć, że teraz w ogóle na tej stronie Dress In są naprawdę, naprawdę w ogóle bardzo duże przeceny i rzeczy są naprawdę tak tanie. Co jeszcze jest zaletą tego sklepu, muszę Wam w ogóle powiedzieć, to oni w większości rzeczy mają bardziej realne zdjęcia niż na tych pozostałych chińskich sklepach i bardziej można zobaczyć, jak dana rzecz naprawdę wygląda. A jeżeli właśnie chodzi o te ceny teraz, to koniecznie sprawdźcie, bo możecie tam znaleźć naprawdę teraz dużo, dużo tańsze rzeczy niż są normalnie. Te wszystkie, które ja sobie wybrałam, są teraz poprzeceniane również. Także zachęcam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do następnego zobaczenia. Pa, pa!